Tak jeszcze dodam, że dla paru osób, którzy się dotarli, że myśmy tutaj taką większą grupą ćwiczyli sobie 2 miesiące czy 3, nie? Ile było? 3 miesiące. Tak? 4. Tak, 2 miesiące. Myśmy z Hajkiem ćwiczyli właśnie aktorstwo. 3 razy w tygodniu. Dał nam czasami kopali, zrobił z nas idiotów. Ale powiem wam, że nauczyliśmy się naprawdę bardzo dużo. Pierwszym zadaniem było złamać to, co powiedział Adrian trener. To było, ja uważam, to jest jak 50% aktorstwa, to jest trema. Trema wyjdzie, ty już możesz grać z tym, a nie tak, że aktor jest zdenerwowany, musi jakieś tam robić jednakowe. Nie, zdenerwowanie, możesz grać i śmiejące. To my zawsze boimy się, reżyser może skrzyknąć na nas, powiedzieć, ty, że masz grać zdenerwowanego, a ty tam się śmiejesz, nie? To, dobrze, idziemy dalej. Tak, proszę. No i imię Andrzej. Pierwszy raz zetknąłem się z filmem wiele lat temu, chodząc do Pałacu Młodzieży, właśnie na film. I tam zrobiłem parę filmów na taśmie 16 mm kamerą Krasnogórsk. No później na wiele lat nie miałem styczności w ogóle z filmem. Teraz czasem statystuję i jakieś tam epizody odtwarzam w różnych filmach. W serialach i to jest mój jedyny kontakt z filmem aktualnie, a tak nie powiedziałem, że moim podstawowym źródłem utrzymania są zdjęcia, robię sesje studyjne i tyle. Dziękuję. Popatrzcie, że chodziłeś z nami tutaj na te... Tak, chodziłem tutaj na te zajęcia, na te warsztaty aktorskie. No jest to ciekawe doświadczenie. Dziękuję. Jestem Alex. Bardzo chcę robić dobre, pełnowartościowe filmy. I brakuje mi do tego dobrej kamery, dobrego sprzętu, no i nawyków. Pomysły masz? Tak, mnóstwo. A wiedzy, jak kręcić? No. Powiedziałem, nawyków. A. To dobrze Hajk nazwał, że chodzi chyba o wiedzę. To nawyk traci. No, nawyk to jest tego, co już się nauczyłeś i nie możesz zapomnieć o tym. Czyli wiedzy brakuje, mniej więcej. Wiedzy i doświadczenia. To potem wpadnie takie pytanie. Czyli nawyków. Później ty jak skończymy, chcę akurat z tego i zacząć. Idziemy dalej. Dzień dobry, cześć, zwołem, Gennady jestem. Sztuka zawsze mnie pociągała. W dzieciństwie pisywałem wiersze koleżankom z szkoły. Potem opowiadań trochę, potem malowałem. Potem się zająłem też aktorstwem, aktualnie żyję z aktorstwa, trochę grałem w teatrach. Czasem też statystuję. Nakręciłem jeden filmik, króciutki, do własnego tekstu. Kolega z firmy studio nakręcił to. Można obejrzeć na YouTubie. I to jest moje jedyne doświadczenie takie jako reżyserskie. Sporo tam błędów było, ale liczę, że tutaj się nauczę czegoś i nakręcę jeszcze kilka lepszych. Dzięki. Ja mam na imię Marzena. Mniej więcej od 2 lat bywam na planach jako statystka tudzież epizodystka, a wcześniej kilkanaście lat pracowałam w agencji promocyjnej. I pewnie nikt nie uwierzy, ale większość mojego życia tak uważałam, że kamera to jest najgorsze zło i w ogóle największa kara, jeżeli mnie ktoś przed nią postawi. Ale odkąd zaczęłam chodzić na plany, to się zmieniło. I tyle, dziękuję. Dziękuję. Dwie osoby z cienia. Tak, tak, no to się spisałem z chłopem. Jak on chce być aktorem, jeżeli on się chowa? Przestawimy. Tak, na mnie kamera może być. A dawaj, już. Co on mówi? Zróbcie to. Dobra, przestawiłem.
przestawimy to, co ma do świetnika. Dobra, na razie stop. Na razie zrobię stop rzeczywiście.